A to już wyścig szósty, w wyścigu piątym, którego nie pokazujemy, zwyciężył Loram przed Michaelem Carlsonem. A w wyścigu szóstym wystąpią Sam Ermolenko, Tony Rickardson, Gustafsson i Peter Carlsson. Tony Rickardson w kasku białym, Peter Carlsson w czerwonym, Henrik Gustafsson w niebieskim i Sam Ermolenko w żółtym. Niezwykle ważny moment w wyścigu żużlowym to oczywiście start. Aby najlepiej wystartować, trzeba wybrać jak najlepsze miejsce na starcie. Przygotować sobie. Dlatego tak długo trwają przygotowania do startu przed każdym biegiem. Ale wszyscy już ustawieni. Zachowane pozycje. I poszli. Świetny start Gustafssona, ale już zupełnie inna kolejność. Prowadzi sam Ermolenko. Atakuje po wewnętrznej Tony Rickardson i Tony Rickardson jest za Ermolenko. Ermolenko za szeroko i Rickardson prowadzi. Tony Rickardson. Dalej Peter Carlsson. Gustafsson. Jakieś problemy, zakopał się Ermolenko. I Tony Rickardson na prowadzeniu, za nim Peter Carlsson, na trzecim miejscu Henrik Gustafsson. Znakomicie zaczął sam Ermolenko, ale zbyt szeroko pojechał i bez szans, aby odnieść w tym wyścigu sukces. Tony Rickardson pierwszy. Chyba dowiezie 3 punkty do mety. Tony Rickardson, Peter Carlsson i na trzecim miejscu Henrik Gustafsson. 3 pierwszych Szwedów. Sam Ermolenko bez punktów.